Dobrze, na spokojnie, teraz to przeanalizujmy wszyscy razem, bo ja po prostu mi się popierdoliło wszystko w głowie. Basia schudła, tak? Ja nie schudłam. Basia schudła, ja nie schudłam. Basia się mieści w moje kiecki, ja się nie mieszczę w tej kiecki. Baśka zawsze była grubsza ode mnie, chociaż o ten jeden rozmiar. Zawsze jej mówiłam, Baś, przyjdzie taki moment, że schudniesz i w końcu zmieścisz się w tą moją sukienkę. No i przyszedł ten moment, ale dlaczego kurwa teraz poświęcam, jak ja mam taką ochotę na te pieczyste, żeby wyżreć cały tydzień, bo teraz trzeba żreć. Dzień wcześniej nie można było żreć, bo to na jutro, ale teraz muszę żreć. Ojejku. Ta Baśka nawet ona mi o niczym nie powiedziała, to ja ją wspieram. Ja jej 20 lat temu powiedziałam, Basia, zobaczysz, kiedyś przyjdzie taki dzień, że będziesz taka chuda i taka zajebista, zgrabna jak ja, no. I skromna przy okazji, a teraz nadszedł ten dzień i ja sobie nie mogę z tymi emocjami poradzić, ja nie wiem, co mam zrobić, przecież ona nie może być chudsza, przecież ja muszę... Ja idę na siłownię, słuchajcie, ja idę na siłownię, ja idę ćwiczyć, ja po prostu muszę zrobić parę pompek, boże, czy mi to da w jeden dzień? Nie! Przecież siłownie są pozamykane, ja nie jestem w ogóle na to gotowa psychicznie, psychiatrycznie, psychologicznie, ani mentalnie, ani w ogóle nie jestem gotowa na to, żeby Baśka miała w tym roku mniejszy rozmiar ode mnie. Może z okazji tego, że Barbara schudła, ja po prostu opiekę jej torta, a Baśka ma słabość do tortów. I co by się nie działo, ona zawsze zeżre torta. Przestań być taka złośliwa, to jest twoja przyjaciółka, ty La Firendo, weź ty się uspokój, co ty wyprawiasz? Ale tak? Ona jest moją przyjaciółką i ona mi nie powiedziała, że ona się odchudza, nic mi nie powiedziała, nawet słówka, nic nie pisnęła. Co, może chciała mi zrobić niespodziankę? Niespodziankę? Chciała mi zrobić niespodziankę, że schudła? To jest największa kurwa kara dla mnie. Bo ja teraz będę żarła, ona będzie już chudsza, już jest o te 10 kilo, czy tam 15 nawet i deko, nawet jak będzie 15 deko chudsza, to ona już jest chudsza. Ona już ma lepszy start. Niespodzianka to na przykład mogłoby być wtedy, jak ona by mi powiedziała, ale się przeżarłam po tych świętach i nie mam się siły ruszyć z kanapy. I ja wtedy bym powiedziała, Basiu, przestań, dobrze wyglądasz, przecież nie musisz się odchudzać. A teraz ona skłucza ode mnie, a pierdolę. Chwila, ale praktycznie Baśka cały czas pracuje na zdalnym. A na zdalnym się nie chudnie, na zdalnym się wpierdala, no. Jak ona to zrobiła? Jak ona na zdalnym mogła schudnąć? Przestań, nie czuń drugiemu tego. Gdzie ty byś nie pojechała? No właśnie, gdzie ona pojechała? Pewnie na siłownię pojechała, siłownie są zamknięte, czyli weszła w kanał i mi nic nie powiedziała, czyli ona po prostu coś przede mną ukrywa. I ja też teraz pójdę sobie na dietę i nic jej nie powiem i będę miała to w dupie, i będę miała to wszędzie w dupie, w rowie i w podpachami i w cyckach. Się opryłam z tego wszystkiego, jak ja bym ją złapała za te habety, ta moja przyjaciółka, tak. Idę robić torta. Uderz w stół, a winnice ci poleją. Oko. O, sałateczka jeszcze została.